Piątek, 15 marca, Maciej Orłoś, witam bardzo serdecznie na gali z okazji 25-lecia powiatu oświęcimskiego. To, że dzisiaj jest ważna okoliczność, świadczy też o tym, że pan prowadzący Maciej Orłoś zamiast w Teleekspresie tu jest z nami. W Oświęcimskim Centrum Kultury zebrali się samorządowcy 6 kadencji, radni, starostowie i członkowie zarządów powiatu, pracownicy starostwa i jednostek organizacyjnych, przedsiębiorcy, ludzie kultury i sztuki, aby wspólnie powspominać i uczcić osoby zasłużone. 25 lat to jest szmat czasu. Przez 25 lat na naszych oczach zmieniał się powiat. Starosta oświęcimski Andrzej Skrzypiński podkreślił istotny wpływ samorządowców i różnych grup społecznych na obecny kształt powiatu oświęcimskiego. Za to, że jesteście częścią tego powiatu, częścią tej historii, chciałem wam z tego miejsca podziękować. Chciałem państwu powiedzieć, że to jest niezwykły honor, że akurat mi przypadło tutaj w tym miejscu przemawiać w 25-lecie. Wicestarosta Paweł Kobielusz nawiązał do ostatnich lat funkcjonowania samorządu powiatowego. To ostatnie 5,5 roku, gdyby powiedzieć, że była to specyficzna, tudzież trudna kadencja, to jakby nic nie powiedzieć. W obliczu pandemii, w obliczu wojny na Ukrainie, fali uchodźców, jak również, jak wiemy, ciężkiej choroby i śmierci starosty Marcina Niedzieli, udało się zrobić bardzo wiele rzeczy w zakresie inwestycyjnym, jak chociażby nowa siedziba specjalnego ośrodka szkolno-wychowawczego, skomunikowanie przewiązkami budynków szpitala powiatowego, infrastruktura sportowa przy chemiku, ale również powiat nie zapominał o wielu miękkich działaniach, jak karta seniora, dotowanie Uniwersytetu Trzeciego Wieku, granty dla organizacji pozarządowych, dla grup nieformalnych. Myślę, że te lata pokazały, jaki tutaj tkwi potencjał w ludziach, że razem współpracując jako samorząd powiatowy i samorządy gminne możemy zrobić bardzo dużo. Oświęcim pięknieje, powiat oświęcimski pięknieje. Nie był to na pewno zmarnowany czas. Wspomniano również o byłym staroście świętej pamięci Marcinie Niedzieli. Bo funkcja starosty powodowała, że on zaraz po chemii jechał do pracy. Nigdy po żadnej chemii nie został w domu. To z perspektywy czasu można docenić, jak bardzo kochał tą pracę, jak trzymała go przy życiu. Na uroczystości była obecna również delegacja zaprzyjaźnionego powiatu Dachau. Uns verbindet jetzt die Zukunft. Oprócz historii łączy nas wspólna przyszłość, wspólna Europa i młodzi ludzie, którzy chcą się wzajemnie poznać, żeby już nigdy nie doszło do tak straszliwej wojny, jaka już miała miejsce. Damit es nicht wieder zu einem so schrecklichen Krieg kommen kann. Podczas uroczystości nastąpiło uhonorowanie byłych włodarzy powiatu i gmin, byłych i obecnych radnych, emerytowanych i obecnych pracowników starostwa i jednostek organizacyjnych. Zwieńczeniem części oficjalnej było pokrojenie okazałego jubileuszowego tortu przez byłych i obecnych włodarzy naszego powiatu. Galę uświetnił występ żywiołowej, utalentowanej wiolonczelistki Need for Stings i bielskiego zespołu Discover Band. Yeah.